tym filmie i w dwóch kolejnych zajmiemy się analizą wariancji. We wszystkich tych trzech filmach będziemy wykonywali różne rachunki na tych 9 liczbach, które tutaj mamy w tabelce. To będą nasze dane statystyczne, przykładowe. One są podzielone na 3 grupy. No i ja będę się starał przekazać Wam pewne intuicje na tym prostym przykładzie dotyczące właśnie tego, co to jest analiza wariancji, do czego się może przydać, jak to w praktyce wygląda stosowanie tych skomplikowanych wzorów, które można znaleźć w podręcznikach do statystyki. No i nie będę tutaj niczego szczegółowo dowodził, tylko postaram się pewne intuicje Wam przekazać. No i zaczniemy tutaj w tym filmie od obliczenia sumy kwadratowych odchyleń od wartości średniej dla całego tego rozkładu. Więc obliczę sumę kwadratowych odchyleń, całkowitą sumę kwadratowych odchyleń, czyli dla całego naszego rozkładu. Żeby to zrobić, to musimy znać wartość średnią dla całego naszego rozkładu. No to obliczmy tę wartość średnią. Ja tę wartość średnią oznaczę x takim daszkiem, żeby wiadomo było, że to jest średnia dla całej naszej próby. Doliczymy średnią arytmetyczną z tych danych, które mamy. Jest ich 9. No i trzeba tak, dodać w liczniku. Czyli mamy 3, dodać 2, dodać 1. Do tego musimy dodać 5, dodać 3, dodać 4. No i do tego musimy dodać 5, dodać 6 i dodać 7. No to liczymy. 9 w mianowniku. 3 dodać 2 dodać 1 to będzie 6, czyli te pierwsze 3 się sumują do 6. Potem mamy 5 dodać 3 dodać 4 to będzie 12. No i dodać 5 dodać 6 dodać 7 to jest 18. Czyli tyle wynosi nasza średnia. 6 dodać 12 dodać 18 to będzie 30 plus 6, 36. 36 dziewiątych. 36 na 9 to jest 4, czyli ta nasza średnia dla całej naszej próby wynosi 4. Możemy teraz zobaczyć od razu, jak wyglądają średnie dla każdej z tych grup. Jaka będzie średnia dla tej pierwszej grupy? No 3 dodać 2 dodać 1 to jest 6. Jak podzielimy przez 3, bo mamy 3 dane w tej kolumnie, no to będzie średnia równa 2. Średnia dla tej drugiej grupy to będzie 5 dodać 3 dodać 4, no to jest 12, to już liczyłem. 12 podzielić na 3 to będzie 4, czyli taka jest średnia dla tej drugiej grupy. No a dla tej trzeciej grupy, trzecia średnia, no to jest 18, bo to jest suma tych liczb, podzielone przez 3, czyli 6. Czyli takie są średnie dla tych grup. I teraz możemy zobaczyć, że średnia z całego rozkładu, średnia z całej naszej próby, to jest również równa średniej z tych średnich dla poszczególnych grup. No bo jeżeli teraz weźmiemy średnią z tych trzech liczb, 2, 4 i 6, 2 dodać 4 dodać 6 to jest 12, podzielić na 3, 12 podzielić na 3 to jest 4. Czyli licząc średnią ze średnich dla poszczególnych grup, również uzyskujemy tę samą liczbę, co licząc średnią dla całej próby. No i tak jest dzięki temu, że każda próba ma tyle samo elementów. Dlatego średnia ze średnich jest równa średniej z całej próby. No dobrze, no to wiemy już, że ta nasza średnia jest równa 4. No to teraz możemy obliczyć sumę kwadratów odchyleń od wartości średniej. Czyli tak. 3 odjąć 4 do kwadratu. I ta czwórka tutaj to jest właśnie ta nasza wartość średnia, którą obliczyłem. I wszędzie ta czwórka, która będzie się odejmowała, to będzie ta wartość średnia. Do tego dodajemy kwadrat odchylenia dla tej drugiej liczby. 2 odjąć 4 do kwadratu i dodać 1 odjąć 4 do kwadratu. Dobrze. Idziemy dalej. Potem mamy tę drugą kolumnę, no to liczymy 5 odjąć 4 do kwadratu, dodać 3 odjąć 4 do kwadratu i dodać 4 odjąć 4 do kwadratu. Wszędzie ta druga czwórka to jest ta wartość średnia, od której kwadraty odchylenia sumujemy. No i później mamy 5 odjąć 4 do kwadratu, dodać 6 odjąć 4 do kwadratu i dodać 7 odjąć 4 do kwadratu. No dobrze, to czemu to będzie równe? 3 odjąć 4 to jest minus 1 do kwadratu, to będzie 1. Dodać 2 odjąć 4 to jest minus 2 do kwadratu, to będzie 4. I minus 3 do kwadratu to będzie dodać 9. Potem mamy 5 odjąć 4 do kwadratu to jest 1. Dodać 3 odjąć 4 to jest minus 1 do kwadratu to jest 1. I tu mamy 0. Dodać 0. No i wreszcie mamy dodać 5 odjąć 4 to jest 1 do kwadratu. 6 odjąć 4 to jest 2 do kwadratu to będzie 4. I dodać 7 odjąć 4 to jest 3 do kwadratu to będzie 9. Czyli to będzie równe 1 dodać 4 dodać 9 to jest 14, dodać tutaj mamy później 1 dodać 1 dodać 0, czyli 2 i dodać znowu 14, no to w sumie 14 plus 2 to będzie 30, czyli ta nasza suma kwadratów, suma kwadratowych odchyleń jest równa 30 dla całej naszej próby. A ile jest tutaj stopni swobody? No bo gdybyśmy liczyli wariancję, to byśmy podzielili tę sumę kwadratowych odchyleń przez liczbę stopni swobody. No to zauważmy, że tutaj mamy m, powiedzmy, że mamy n równa się 3 kolumn i że mamy tutaj m równe 3 wierszy. Więc wszystkich danych mamy m razy n, czyli 9. No więc tyle byśmy mieli stopni swobody do tej wariancji, ale my tutaj użyliśmy wartości średniej, którą obliczyliśmy. Więc liczba stopni swobody musi zostać zmniejszona o 1. Dlatego, że nie wszystkie z tych liczb są niezależne, jeżeli znamy średnią. No bo jeżeli znamy średnią, no to suma tych liczb może zostać obliczona ze znajomości średniej, po prostu 9 razy ta średnia to jest suma tych liczb. Czyli jeżeli znamy 8 z tych liczb, to 9 jesteśmy w stanie wyznaczyć, znając wartość średnią. Czyli takich niezależnych stopni swobody, jeżeli mamy zadaną średnią, jest tylko 8. Więc w tym wypadku liczba stopni swobody, którą byśmy wpisali do mianownika, licząc wariancję dla tej próby, to będzie równa m razy n odjąć 1. Czyli to będzie liczba stopni swobody. Tyle mamy stopni swobody w naszym problemie. I to w tym wypadku jest równe 8. Czyli żeby policzyć wariancję, to musimy podzielić tę liczbę 30 przez 8. I to będzie wariancja dla tej próby, którą tutaj mamy. W następnym filmie obliczymy sobie wariancję dla poszczególnych części tej tabelki, dla poszczególnych kolumn, oraz policzymy sobie wariancję, czyli zmienność pomiędzy kolumnami. Podzielimy tę liczbę 30, rozłożymy ją na dwie części. Jedna część to będzie zmienność właśnie w ramach każdej grupy, a druga część to będzie zmienność pomiędzy grupami. I później przeprowadzimy jeszcze w trzecim filmie analizę tych zmienności, żeby sprawdzić sobie prostą hipotezę statystyczną.